Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest siódmy odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Rising Revengeance. No i moi drodzy, dzisiaj, jeśli chodzi o właśnie tą grę, przejdziemy sobie tak naprawdę ostatni rozdział już podstawki. Od razu mówię, że rozdział jest dość długi, więc odcinek myślę, że potrwa ponad godzinę, tak jak wszystkie poprzednie, poza pierwszym i szóstym. No ale teraz już kontynuujmy ten właśnie ostatni rozdział fabularny. Are you, Mr. Raiden, sir? Oh. Where is she? I'll tell her you've arrived. Over here! Hi there, stranger. Hey. You're looking good. Aw, who's your little friend? Oh, it's a long story. Shake? Good boy! Oh, I guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. So exactly what kind of... You'll see. You built that? Yep. A hybrid lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Right. Hey, thanks, Sonny. Hmm? The flight plan is already set. You're good to go. Please switch off all cell phones and portable gaming devices. And remember, this is a no-smoking flight. Roger. Ready for countdown. No time for that. Ignition! Well, anything? Nothing. You sure we got the right place? Gotta be. It's the only base big enough with security contracted out to World Marshal. All right. I'm headed in.
No i dobra, moi drodzy, rozpoczynamy ostatni rozdział jako Raiden. Musimy udać się do bazy wojskowej Szabha-Bazadu dokładnie. Okej, tak żeby mnie nie wykryli, byłoby dobrze, ale staram się też jednocześnie za skrzynkami rozejrzeć. Tam widzę, mamy jakąś jedną do zgarnięcia. Jeśli auto jeszcze wyjedzie? Nie, chyba nie. Dobra, i z tego co właśnie pamiętam, to ten rozdział będzie jednym z dłuższych. No ale to dlatego, że to będzie finał, więc no wiadomo, trochę potrwa. Ale wierzcie mi, że będzie naprawdę epicko. Dobrze. Co ja mam teraz z wami zrobić, panowie? No nie, kurde, cholera jasno. Miałem nadzieję, że dam radę mu uciąć rękę, ale chyba nie za bardzo. Poczekajcie, bo ten cymbał wezwał chyba wsparcie, tak mi się wydaje. O właśnie, mamy teraz broń Sundownera, jak to działa w ogóle? Ojeju, to jest strasznie powolne. Nie wiem, czy jestem zadowolony, że to wziąłem. Ja powiem wam, że jeśli chodzi o slashery, to bardzo nie lubię powolnych broni. Jeśli chodzi o jakieś tam gatunki RPG na przykład, to taki powolny młot czy coś takiego jest spoko, ale... jeśli chodzi o slashery, no to... to bardzo nie lubię takich powolnych broni. Ona co prawda zadaje sporo obrażeń, ale... ta ociężałość to tak nie do końca mi to odpowiada, no ale dobra. You see that? Their exif codes show up as unaffiliated. Wait, Marshall has the security contract for this base. Why would they have their cyborg set to the same illegal exif code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with the Pakistani rebels. Oh, but if we go public with the Desperado Marshall connection, won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead most likely. Or brainjacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into, not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush, at least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the US military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. No dobra, to rozetnijmy tą bramę i wejdźmy do środka. Musimy udać się do wieży kontrolnej. A, że nie ma czasu przejmować się żołnierzami, powiadasz? W sensie mam biec na pały? No dobra, niech i tak będzie. No tak, no to nieźle, niezłe biegnięcie na pały. Że mam zablokowane przejście. Dobra, ta broń Sundownera może być spoko, ale mówię, to jest strasznie powolna. Dobra, moment, o kurde. Czekajcie, rozwalimy tą kamerę. Albo jej nie rozwalimy. Co się dzieje? Moment. Rozumiem, że nie mogę tędy przebiec, tak? No nie mogę. A jakoś inaczej do tej wieży kontrolnej się dostanę? Nie, to jest blokada. To co Borys tam gadał za głupoty, że ja się nie muszę przejmować wrogimi żołnierzami? No przecież jak nie muszę, jak muszę. Dobra, niestety już trochę zdrowia straciłem, ale dobra. Mam nadzieję, że damy radę sobie. Wyleczmy się od razu. Okej, jeszcze widzę, że gościu za mną stoi, ale czekajcie, może najpierw zajmę się tą kamerą. Bo mnie trochę irytuje. Ktoś mnie tu jeszcze zaatakuje?
A tej kamery dam radę się pozbyć? Czekajcie. Dobra, dokładnie poszło. O to mi chodziło. Okej, broń Soundonera jest o tyle spoko, że ona widzę, że się przebija chyba przez blok. To jest naprawdę okej. To jest jej naprawdę duża zaleta. Dobra, czyżbyśmy mieli po walce? Mam nadzieję, że tak. No teoretycznie tak. Tam jeszcze mamy kolejnych, ale dobra. Może nas nie zauważą i tyle. Ja bym sobie jeszcze te właśnie item boxy pozbierał, bo zwłaszcza, że jest to ostatni rozdział, to jest to tak naprawdę ostatnia okazja ku temu, żeby jakoś się jeszcze przypakować przed jakimiś tam... Kamera się odnowiła? Serio? To jest to właśnie jakaś tam ostatnia okazja, słuchajcie, żeby się przypakować przed tymi ostatnimi pojedynkami, no bo pewnie się domyślacie, że będziemy mieli walkę z ostatnim bossem jakimś tam. A jak ja mam tam tą skrzynkę zebrać? No bo nie mam za bardzo jak tam... Czekajcie, chyba że na te kontenery muszę wskoczyć. No dokładnie. Dobra. I co my tu zbierzemy? A, jedynie jakiś tam chip. To aż takiego znaczenia to dla mnie nie ma. Dobra. To co w zasadzie teraz? Bo żadnej skrzynki do zebrania już nie mam. Co by oznaczało, że teraz muszę po prostu rura do przodu chyba, co? I tyle. Tylko gdzie teraz ja mam iść dokładnie? A może jakoś... A, dobra, rozumiem. Pociachajmy tą bramę. I teraz tak. Tu mamy jednego item boxa i nanopasta naprawcza, świetnie. Tam jest jeszcze skrzynka, słuchajcie. Dobra, ja ją sobie na szybko zbiorę. Tylko koszyn na szczęście. Czekajcie. Bo chciałbym teraz chyba sobie... O właśnie. Dobra, podziałało. Podziałało. Zobaczył pudełko i poszedł sobie, okej. To było dobre. O nie, no, co mnie zobaczyło? No bez żartów, no. Ojeju. Dobra, i tak tędy nie przejdę. Znaczy ja mogę w końcu kogoś uderzyć, bo oni nie wiem dlaczego... Jak on to blokuje, przepraszam bardzo. Moment, bo te wieżyczki zaraz mnie zabiją. Kurde, tak mi dobrze szło, no. Moment, bo ta kamera... wariuje kompletnie. Ja może jeszcze tej kamery się pozbędę. No zależało mi na tym, żeby... Zależało mi na tym, żeby zdjąć... znaczy inaczej, żeby zebrać każdą skrzynkę, no. No nie, no nie przejdę, nie ma szans. No i czemu on ma jakiś pseudo-blok? No przecież on nawet nie blokował. Dobra, nie o to mi chodziło. Chciałem skorzystać z rakietnicy, ale zapomniałem, że... wyposażyłem się w to pudło. Kurde, jeszcze mi tu... tymi RPG-ami naparzają. Dobra, mogę się wyleczyć porę. Idealnie. I czemu ja go nie mogę uderzyć? Co jest nie tak? Dawaj, Raiden, rozciachaj go. Dobra, chyba nie żyje. Leciałem mu wszystko, co się dał. No co jest? On zablokował mnie rakietnicą, skubany?
Dobra, pięknie. Okej, będzie po temacie? Tak, dokładnie, udało się. Dobra, kij w tą kamerę w takim razie. No nie, no akurat się musiał odwrócić. Dobra, skradanie się mi zupełnie nie wychodzi w tej grze, muszę przyznać. Skradanie się ani trochę mi nie wychodzi. Czasem tam coś mi siadło przez całą serię, ale nie za wiele tych razy było. Dobra, pięknie. Od razu go pociechamy Blade Mode'em. Okej. Dobra, bez ręki to nam raczej koleżka za wiele już nie zrobi. No dawaj, umiera już, no. Okej, niestety nie udało mi się fluidów z niego wyjąć. A, bo jeszcze ty. Ale czemu ta kamera się oddawiła? To jest tak nienaturalne, słuchajcie. Raiden, co ty tniesz? Okej, druga ręka ucięta, świetnie. A, zaś mi nie wyszło. Kurde, tą kamerę muszę też zdjąć, poważnie. No dobra. To poczekajcie, wyspniemy się na górę. Dobra, i powinno być po temacie, chyba się udało. Okej. Sorry za lekką zamułę. Ale mówiłem, ja w skradanie nie umiem. It isn't Saucy Jack. Just a little too late, as usual. Armstrong. Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot. You're not ending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. Raiden, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is.
Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. And yet American blood was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just a spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value, the economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of the Patriots now! We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession it's been stuck in since the fall of SOP. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? BMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. No i moi drodzy, jak to w przypadku serii Metal Gear Solid nie mogło zabraknąć, oczywiście walki z wielkim Metal Gearem. A ja go w to muszę naparzać, dobra. Wow, aha, czyli Ninja Runem muszę tego unikać, czyli zrobiłem dobrze, okej. O kurde, co jest? No jak ja mam tego unikać, halo? Mam nadzieję, że ta walka nam pójdzie za pierwszym razem, bo powiem wam, że tak średnio na razie idzie. Dość dużo oberwałem. Metal Gear Excelsus się nazywa ten model, okej. Okej, najlepiej chyba Ninja Runem uderzać, tak jak ja to teraz robię. Kurde, jak ja niby oberwałem. No co jest? No przecież odskakuje cały czas, halo. No, świetnie. No ej, no co jest? No. A teraz to przepraszam, jak ja dostałem, to nie było tak. Moment, bo coś nie mogę wyczuć tej walki. Chwila, chwila, chwila. Okej.
Dobra, coś nam się udało chyba. Jakaś jedna faza walki zakończona. Nie wiem, ile konkretnie mam to ciachać, ale... Dobra, widzę, że samo się skończyło. Mamy checkpointa. Dobra, super. I rozumiem, że walka się będzie zacząć od tego momentu. A zobaczmy, ile te ostrza Sundownera zadają obrażeń. Ej, dużo. Oj, dużo, dużo, dużo. One dużo biją. Dobra, teraz spokojnie, żeby nie odwalić... O kurde, no chyba żartujesz, stary. Chociaż to będzie ewentualna dobra okazja do tego, żeby się podleczyć. Albo i nie. A jakiś imbecyl nawala we mnie płomieniami. Czy ja mogę się ruszyć w ogóle? Dobra, nie, nie ma sensu chyba tych gecko atakować za bardzo. Jak on tu będzie walić po... Ej, no przecież nie byłem w tym ogniu. Nie mam blade mode'a, szkoda. A z leczeniem jest naprawdę słabo, słuchajcie. Aha, czyli teraz Ninja Run nagle nie zadziałał. Dobra, czyli w tym przypadku muszę skakać. No kurde! Czy naprawdę aż tak wolno reaguje? No, co jest nie tak? No, to kiedy ja mam tego, przepraszam, unikać? W jakim niby momencie? No, halo! No, ja naprawdę aż tak późno reaguję? No nie wydaje mi się. Słuchajcie, chyba nie przejdziemy tego za pierwszym razem, ale jest punkt kontrolny. O tyle dobrze. Kurde, teraz nie tak, nie tak. No nie, teraz tą głupią nogą jeszcze będzie mnie deptał. O, dobra. Mamy to. Okej, okay, widzę, że automatycznie kończy ciachanie, także nie muszę tego kontrolować. Ale słuchajcie, chyba nam się uda ta walka. Chociaż nie najlepiej mi to poszło, przyznaję się, bez bicia. Mogła mi ta walka pójść znacznie lepiej. Miałem problem z unikaniem. On takie ogromne obszarówki walił. Chociaż nie wiem, czy to jest koniec walki. Mamy checkpointa kolejnego, słuchajcie. Chociaż on ma tak mało zdrowia, że... O kurde! Że bez sensu by chyba było, jakby ta walka jeszcze trwała. Myślę, że to już będzie po walce. Ale co Raiden w ogóle robi? Jak on to podnosi? Okej, będziemy mieć chyba jeszcze quick time event. Co tu się odwala? Okej, niby jest destroyed. Dobra, chyba wystarczy. Ja pierdzielę. Dobra, udało się. Ocena B, więc nie poszło wcale tak źle, jak mi się wydawało.
Ale ze zdrowiem cienko. Slippery little bastard. I don't have time for this. Oh, you've got to be kidding me. Let's go. The hell are you thinking? Played college ball, you know. At some cushy Ivy League school. University of Texas. Could have gone pro if I hadn't joined the Navy. I'm not one of those beltway pansies. I could break the president in two with my bare hands. Don't fuck with this, Senator. What the hell are you? Why don't you stick around and find out? No i dobra, jak widzicie, Armstrong się niesamowicie zbuffował. Nie wiadomo, o co w ogóle chodzi, czemu on nagle jest takim mocarzem. Ale dobra, no będziemy próbować go pokonać oczywiście. O, uwaga, uwaga, uwaga! To nieźle mi przyfandzolił. Need capital and votes. Wanna know why? I have a dream. What? That one day, every person in this nation will control their own destiny. A land of the truly free, damn it. A nation of action, not words, ruled by strength, not committee.
where the law changes to suit the individual, not the other way around. Where power and justice are back where they belong, in the hands of the people. Where every man is free to think, to act for himself. Fuck all these lunatic lawyers and chicken shit bureaucrats. Fuck this 24/7 internet spew of trivia and celebrity bullshit. Fuck American pride. Fuck the media. Fuck all of it! America is diseased, rotten to the core. There's no saving it. We need to pull it out by the roots. Wipe the slate clean. Burn it down! And from the ashes, a new America will be born! Evolved, but unchained! The weak will be purged, and the strongest will thrive, free to live as they see fit. They'll make America great again! What the hell are you talking about? You still don't get it. I'm using war as a business to get elected! So I can end war as a business. In my new America, people will die and kill for what they believe. Not for money, not for oil, not for what they're told is right. Every man will be free to fight his own wars. So, what do you think? How the hell did you get elected? Well, I don't write my own speeches. You should try fighting for what you believe in sometime, Jack. Not for a company or a nation or for anyone else. Maybe I was wrong about you. Am I finally getting through? I'll rid this world of pointless wars, Jack. I was wrong. You're not greedy. You're batshit insane! Making the mother of all omelets here, Jack. Can't fret over every egg. Not when you're purging the weak, right? What do you know about the weak? You weren't born poor. You've never been hungry. You don't know what it's like to fight and steal and kill just to survive. But you did survive! Through sheer force of will, following your own set of rules. With your own two hands, you took back your life! And now, I'll take yours. No to walczymy dalej. Pokonaj Armstronga. Teraz tylko na pięści. Chociaż widzicie, że ta walka na dłuższą metę to naprawdę nie ma żadnego sensu. Bo już nie mamy leczenia.
Aha. No, jest bardzo źle z nami. No może kiedyś zabierzemy mu te 10% życia chociaż. International incident. But if he beeps me, if I die here, the lock on my blade will disable after a couple hours. What happens after that is up to you, Wolfie. Even dead, that guy's a pain in my ass. So, you think that little sword can save your master? Well, go ahead then. But make no mistake, Fido. When I'm finished with him, you're next. I was not designed to fear termination. Huh? However, Directive 01 is to ensure all data acquired is preserved and passed along. To expire here would violate that directive. That's a good boy. However, Raiden came to my aid. I have learned from him. When Samuel fell, data analysis was inconclusive. But that has changed. I have established new parameters now, created my own directives. You little fuck. Huh?
sword was a tool of justice. Not used in anger. Not used for vengeance. But now... now I'm not so sure. And besides... this isn't my sword. Come on! Okay. Let's dance! Okej, moi drodzy, i za chwilę zaczniemy sobie walkę z Armstrongiem, ale pozwólcie, że ja zrobię tutaj cięcie techniczne, żeby nie mieć później desynchronizacji gry z moim głosem i za chwilkę się widzimy z powrotem. Okej, witam was z powrotem, teraz już możemy zawalczyć sobie z Armstrongiem, tylko że no walka z nim będzie... Aha, on ma 200% zdrowia, ja mam 100 jeszcze... Co się dzieje? Aha. Ja pierniczę, straciłem całe życie już. Co jest nie tak? Ta muza. Nie, chyba przerąbiemy chyba to, moi drodzy. Raczej za pierwszym razem tej walki nie przejdę. Zostało mi 30% energii, słuchajcie. No, to będzie trudna walka niestety. No ale dobra, próbujemy jeszcze raz.
No, chyba to mam, udało się. As an institution, as an industry, men will fight for reasons they don't understand, causes they don't believe in. But at least I'll leave a worthy successor. You. Jack, you carve your own path. Use whatever methods you see fit. You don't let legal bullshit get in the way. And if it costs a few lives, so be it. Oh.
spirits. You. And I. No i moi drodzy, mamy zakończenie rozdziału. Okej, słuchajcie, wiecie co, w tym momencie na nagraniu, odkąd mówiłem, że zrobię tam cięcie i tak dalej, nabiło mi się 30 minut. Nie wiem, ile miałem prób na Armstronga, nie będę wam oczywiście ich wszystkich pokazywał, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Myślę, że pokażę wam tylko tą jedną udaną, ewentualnie tą pierwszą jeszcze nieudaną. Walka jest trudna, walka jest naprawdę trudna moim zdaniem. No ale dobra, odblokowaliśmy nowe ostrze i tak dalej. Ale obejrzyjmy jeszcze outro. But first, our top story. President Hamilton returns from Pakistan today, completing his first visit to the country since the failed assassination attempt in Shahbazabad last May. In meetings with Pakistani President Farooq Salam, the two leaders agreed to a new joint initiative in the War on Terror, whereby U.S. Marines will be stationed in Pakistan and given wider authority to conduct operations within the country. This is amidst growing tensions within Pakistan between the country's civil and military leadership, with many in the government calling on the ISI military intelligence agency to be investigated. Unbelievable! After all that! For the last time, let it go, Courtney. At least Armstrong will never be president. But, I mean, Raiden. There he is. I had excellent news. We are approved. The new corporation is established. Nice work, Doc. I guess the world's first cyborg staffing firm is officially open for business. We are certified for construction and long-term nursing care, but this is just the beginning. The potential for new roles cyborgs can play is limitless. And we're sure this isn't child labor? The older children can work now, the rest when they come of age. And it's strictly voluntary, you know. We're not running a charity here, huh? Donations alone would not even cover their maintenance. Besides, this way they'll learn a trade. Perhaps some discipline, eh? It's not a perfect solution. But you know what? At least these kids will get a decent education. Well, I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance, eh? No! Oops. An imperfect solution for an imperfect world. Well, another benefit. A peaceful application for all my research. Since when do you care? Well, recent events have been food for thought, shall we say? No kidding. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Quite well. Oi, Sunny! Where you have this den? Hang on. Just give me one second. Yeah, okay. You make me head spin, you know? You same age as me, but all this spaceship? You're genius, girl. Mm-hmm. And you're hot for days. Huh? Where did that come from? Alert! Alert! Rescinded. This about a crazy world, nah? For me, see that ninja? Me never think I've been this kind of life. Yeah. Huh? He rescued me too, you know. Saved my life. I owe him everything. To some people, he'll always be Jack the Ripper.
all about his past. He had it rough. And he hurt a lot of people. But that's not the Raiden I know. The Raiden I know is a hero. Okej, moi drodzy, mamy napisy końcowe, ale ja je wyjątkowo pominę i nie będę tutaj się rozwodził za bardzo nad oceną końcową tej gry, ponieważ przypominam, że mamy jeszcze dwa dodatki do rozegrania, a owe dodatki są jakby wliczane w ramach gry. To nie jest tak, że te DLC-ki są osobno, tylko je się dostaje razem od razu z grą, przynajmniej w edycji PC-towej, nie wiem jak to wygląda na konsole. Ale w przypadku peceta tak jest, że DLC-ki dostaje się od razu i można je spokojnie sobie odpalić właśnie z menu, bez jakiegoś tam dodatkowego kupowania i tak dalej, więc można powiedzieć, że jest to jeszcze część podstawki, te oba dodatki, dlatego ja nie będę w tym momencie oceniać gry, pominiemy sobie te napisy, jeśli jest to możliwe. Chyba jednak nie za bardzo jest to możliwe, słuchajcie. To może teraz przejdziemy do oceny tej gry. Świetny soundtrack, boże, kocham soundtrack z Revengeance, naprawdę, ale dobra. Przejdźmy może faktycznie do oceny gry. Słuchajcie, jeśli chodzi o fabułę, nie była ona nie wiadomo czym, w sensie tutaj, wiadomo, fabułę pisał Kojima i tak dalej, aczkolwiek, no to jest slasher, więc tutaj nie było też czego oczekiwać, jeśli chodzi o fabułę, ale ta jest naprawdę świetna, bo i daje za nią dziewiątkę, bo tak jak zawsze w stylu Kojimy, on tutaj porusza różne tematy filozoficzne, zwłaszcza temat tego, czy wojna ma sens, jak ona napędza gospodarkę i tak dalej. No nie będę się na tym wszystkim aż tak bardzo rozwodzić, no bo mieliście wszystko wytłumaczone w moich napisach, albo sami rozumieliście też po angielsku, no ale generalnie fabuła jest naprawdę świetna tej gry, uważam, i no na poziomie Kojimy po prostu, mimo że jest to slasher, to tutaj on absolutnie jakoś bardzo nie odstaje od podstawowych części Metal Gear Solid. Wiadomo, że jest to spin-off, ale jest to świetny spin-off, to nie jest tak, że z racji tego, że gra jest spin-offem, to została totalnie olana, wręcz przeciwnie. Niektórzy nawet mówią, że Metal Gear Rising Revengeance jest ich ulubioną częścią w ogóle Metal Gear Solid. I ja się absolutnie wcale nie dziwię, więc myślę, że za fabułę możemy śmiało dać dziewiątkę. Jeśli chodzi o grafikę, dam 8, ponieważ tutaj względem technikaliów, może inaczej. W przypadku tej gry to było coś za coś, chodzi o to, że zwróćcie uwagę, z jakimi detalami wykonano model zniszczeń i po drugie dodam też to, chociaż już to mówiłem, ale powtórzę, że gra chodziła w 60 klatkach na PlayStation 3 i Xboxie 360. Powiem wam, że no w roku 2013 to było kompletnie nie do pomyślenia, że jeszcze takie najnowsze gry na umierające już tak naprawdę konsole będą działały w 60 klatkach na sekundę. I muszę przyznać, że mega to imponuje, że właśnie tutaj no ta gra chodziła w 60 klatkach na konsolach siódmej generacji, ale właśnie coś za coś. Chodzi o to, że o ile twórcy przyłożyli się bardzo do modelu zniszczeń, tak niestety nie mogli poszaleć tutaj z grafiką czy z ładnymi widokami, no bo konsolom nie starczyłoby najzwyczajniej w świecie mocy obliczeniowej, więc no tutaj trzeba było postawić albo na model zniszczeń, na destrukcję, albo z kolei na grafikę, ale moim zdaniem bardzo dobrze, że twórcy postawili na model zniszczeń, bo gra jest o wiele bardziej efektowna, ta rozwałka jest naprawdę genialna i myślę, że grafika nie jest tu aż tak na pierwszym planie, więc, no ale, no wiadomo, no, gra nie wygląda jakoś tam najlepiej, wychodziły gry w 2013, które wyglądały lepiej, na przykład GTA 5, więc tutaj no staram się oceniać obiektywnie, no grafika nie jest najlepsza, ale jest to właśnie kosztem tej mechaniki destrukcji otoczenia. No i teraz tak, dźwięk, dycha, tu w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, jeśli ktokolwiek chciał dać niżej niż 10 za dźwięk, to jest jakimś kasztanem naprawdę. Cudowny soundtrack, świetny dubbing, inżynieria dźwięku też dobra,
Tu w soundtracku nie ma nic złego, naprawdę. W ogóle w udźwiękowieniu nic złego nie ma. Po prostu jeśli chodzi o sam soundtrack, czy o sam właśnie dubbing, efekty i tak dalej, wszystko jest zrobione idealnie po prostu. Zwłaszcza soundtrack jest niesamowity. Często go słucham sobie poza grą, bo właśnie to świadczy o tym, że ktoś zrobił dobry soundtrack. Czyli moment, kiedy ktoś słucha soundtracku z gry czy z filmu poza filmem bądź grą, to znaczy, że ktoś naprawdę zrobił kawał dobrej roboty i tutaj jak najbardziej to zrobiono, więc myślę, że za soundtrack jak najbardziej dycha. No właśnie, Jamie Christopherson, on głównie skomponował właśnie soundtrack do Revengeance i naprawdę gościu, jesteś niesamowity, dla mnie jesteś legendą. Jeśli chodzi o mechaniki rozgrywki, myślę, że 9 mogę śmiało dać. Jest to naprawdę świetny slasher. Mówię, destrukcja otoczenia. Mieliśmy taki trochę szał z party też, powiedzmy taką podróbę, ten Reaper Mode. Mogliśmy sobie ulepszać pasek zdrowia. Kombosy były dość zaawansowane, aczkolwiek ja nie umiałem za bardzo ich wykonywać, bo właśnie jedyna rzecz, która mi kompletnie nie pasowała, w tej grze, to jest blokowanie. Muszę przyznać, że blokowanie mi kompletnie nie siadło i dla mnie osobiście to jest jedyna zasadnicza wada całej mechaniki rozgrywki, że moim zdaniem można było zrobić blokowanie po prostu pod jednym guzikiem, nie wiem, pod L1 na przykład, albo nie wiem, nawet pod wciśnięciem gałki analogowej, cokolwiek, bo takie wychylanie gałki, wciskanie kwadrata, no dla mnie osobiście nie jest to najlepsze, bo to czasami nie łapało. I denerwowało mnie to, że Raiden, zwłaszcza w walce z Armstrongiem, nie chciał mi za bardzo blokować jego ataków. Więc myślę, że powiem wam tak, gdyby blok został lepiej rozwiązany w tej grze, dałbym dychę, naprawdę, za mechaniki rozgrywki, ale z racji tego, że ten blok naprawdę mnie mega irytował i był on dla mnie osobiście naprawdę nieintuicyjny, to myślę, że taką 9 za to mogę dać. I jeśli chodzi o sam gameplay, myślę, że również 9, bo grało mi się w to po prostu przecudownie. Dla mnie osobiście jest to jeden z najlepszych slasherów w historii gier wideo. I Japończycy umieją robić slashery, naprawdę. Muszę przyznać, że Japończycy umieją robić gry z ostrą rozwałką, co właśnie pokazali w Revengeance. Także ode mnie, moi drodzy, Metal Gear Rising dostaje 9 na 10. Myślę, że w pełni gra sobie na to zasłużyła. Dałbym nawet jeszcze wyższą ocenę, bo tutaj naprawdę nie ma co się w tym ocenianiu ograniczać. No jest to jedna z najlepszych gier na PlayStation 3, tak naprawdę. Niesamowity slasher. Muszę przyznać, że polecam każdemu, nawet jeśli nie znacie fabuły podstawki Metal Gear Solid, w sensie tych części głównych, nie szkodzi. Chyba jeszcze outro będzie. Coś tak kojarzę. Oh, good, good. Their doctor's research and staffing service certainly help. I hear World Marshal's looking for a buyer. Well, you cost them a lot of money, no? Not to mention killing their funding. Literally. Now, the breathtaking program is finished, but the larger company is not, I'm afraid. Someone will buy them. PMCs are in demand once again. Yeah. Fighting for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. Beg pardon? No. Nothing. Oh. So, your mind is made? You will not come back? Sorry, Boris. I understand. But then, what will you do? I've got my own war to fight. No i okej, moi drodzy, ukończyliśmy chyba już ostatecznie grę. Ja to jakoś pominę, ten napis zniknie. Tak, musiałem kliknąć X-a, dobra. No i okej, mam podsumowanie całej gry, chyba ocenę C dostałem za całość. No dobra, niech będzie. Okej. Dobra, dostałem jeszcze jakieś tam tytuły, ale to mniejsza z tym tak naprawdę. No, także ode mnie gra dostaje szczere 9 na 10. Zobaczymy jeszcze jak dodatki. Okej, easy, normal, hard. No ja grałem na normalu. I chyba gra już nas dokładnie wywali do menu głównego.
No i moi drodzy, jeśli chodzi właśnie o dodatki, no to możecie się na dniach spodziewać jednego odcinka. Właśnie, bo jeszcze jedna rzecz. Dodatki DLC trwają mniej więcej tyle, co każdy rozdział w Revengeance w podstawce, czyli około godziny, trochę też, trochę może być więcej. Także myślę, że na dniach możecie spodziewać się właśnie pierwszego odcinka z tych dwóch DLC-ków, czyli odcinka, gdzie zagramy sobie jako Jetstream sam i ten etap, z tego co wiem, trwa lekko ponad godzinę, bo to jest po prostu jako jeden duży rozdział zrobione. No i jest jeszcze drugie DLC jako Blade Wolf. No i w przypadku tego DLC-ka, czekajcie, o, przeszedłem grę godzinę szybciej niż za pierwszym razem, to znaczy, że naprawdę się guzdrałem kiedyś tam. No ale dobra, a drugie DLC, no to też zobaczycie na dniach, w którym zagramy sobie jako Blade Wolf, ono też tam trwa około godziny. Ale dobra, mam nadzieję, że seria z podstawki się wam podobała. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia na dniach, najprawdopodobniej pojutrze, właśnie w odcinku pierwszym z dwóch dodatków do Revengeance, gdzie zagramy sobie jako Jetstream sam. Na razie.